Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu odcinek z wariatkowa. W poprzednim odcinku udało nam się znaleźć mapę, która prowadzi do jakiegoś dziwnego miejsca. Była ona ukryta u jakiegoś szamana, do którego poszedł Shrek i u Shreka znaleźliśmy mapę, która doprowadziła nas do szamana. I w ogóle szamana widać na mapie, to jest w ogóle totalnie powalona akcja. Ale w dzisiejszym odcinku, tak jak obiecałem, pójdziemy w miejsce, do którego wskazuje ta mapa. Przynajmniej postaramy się je znaleźć. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja nie przedłużam. Lecimy z filmem, no bo nie ma czasu na to. Jak widzicie, mamy te dwie mapy tutaj przed sobą. Jest ta mapa, która prowadziła nas do szamana i to jest miejsce, w którym jest szaman. Nie ma go aktualnie na mapie, co oznacza, że po prostu nie ma go albo jest gdzieś indziej i nie wiemy gdzie tak naprawdę. Ale jest też druga mapa, tutaj też na szczęście nie ma tego, nie widać szamana na mapie, więc bardzo dobrze, że go nie widać. I musimy dzisiaj pójść w to miejsce, bo jestem mega ciekaw, co tak naprawdę kryje się w tamtym miejscu. I mam kilka teorii. Albo to jest miejsce, jakaś baza Shreka, albo to jest jakaś wioska właśnie ogrów czy coś tego typu, no albo może to być jakieś miejsce, w którym może też być przetrzymywana Milki, no nie wiem, to wszystko się tak naprawdę zobaczy i do tego miejsca pójdziemy, tak jak wiemy, mamy tabliczkę Shipson, istnieje Milki, nie wiem do teraz kto mi to... Shipson Milki istnieje, nie Shipson istnieje Milki, Shipson Milki istnieje. Nie wiem kto tą tabliczkę tutaj zostawił, ale musimy na pewno, no w sumie to nie wiem po co ona tutaj jest, już ją mogę ściągnąć. Wiemy po prostu co było na niej napisane. Tabliczkę weźmy ze sobą, to zabierzmy ze sobą, to się nam może przydać. Druga mapa raczej nam się nie przyda, ta nam w zupełności wystarczy. Więc słuchajcie, ja biorę się po prostu w podróż. Z tego co pamiętam, to taki teren jaki jest na tej mapie jest właśnie tam, gdzie był też ten, jak to się nazywa, gdzie było to miejsce, w którym był ten, jak to było Slenderman, ta jego baza Slendermana. Co tu jest w ogóle? A, Halloween, to jest to, co rozstawiał tutaj ten Slenderman właśnie. Ole się zakrztusiłem. Teren na tej mapie wskazuje na miejsce, w którym była świątynia Slendermana, która zresztą tam jest. I to było gdzieś w tamtą stronę, więc ja po prostu chyba też tak na to postawię i pójdę szukać tego miejsca gdzieś tam. Po prostu liczę na to, że w pewnym momencie pojawię się na mapie i będę mógł jakoś po tym stwierdzić, w którą stronę mam iść, żeby dotrzeć do tego miejsca. Jakby... Nie wiem za bardzo, co spotkamy na miejscu i tego trochę się boję, też trochę się w sumie zastanawiam, czy to jest dobry pomysł, żebym szedł tam sam i tego z nikim nie konsultował. Mogłem to skonsultować na przykład z wróżką czy z kimś, ale już za późno, wyruszyłem w podróż, nie chcę mi się cofać, cofają się tylko słabi, ja lecę przed siebie do przodu, nie ma co przeciągać tego, bo po prostu jestem mega ciekaw, co się kryje w tamtym miejscu i to jest jak odkrywanie czegoś, wiecie, jak macie po prostu... Ja nie wiem, ja zawsze marzyłem o tym, żeby za dzieciaka na przykład znaleźć jakąś butelkę, w której będzie mapa i ja pójdę w tamto miejsce, na którym ta mapa coś tam wskazuje, nawet jakbym nic tam nie znalazł, nie? Po prostu ciekawość jest tak wielka, że chętnie, no i po prostu ta przygoda, która się odbywa w międzyczasie, to jest po prostu tak super, że chciałbym coś takiego przeżyć, no niestety nie było mi to dane, już mam 20 lat i raczej nie znajdę butelki z mapą nigdy w swoim życiu. Chociaż, nie, nigdy nie mówmy nie, może akurat jakąś mapę znajdę z jakimś skarbem czy coś tego typu. No ale raczej mało prawdopodobne jest coś takiego, no i ale przynajmniej mam okazję przeżyć coś takiego w Minecrafcie i tutaj mieć mapę, która prowadzi do miejsca, w którym nie mam pojęcia co jest, ale kurczę, to może być coś naprawdę mocnego. Jak widzicie, zaczyna się tutaj ten teren właśnie tam, który właśnie jest na tej mapie, tak jakby, tak mi się wydaje, że to jest ten teren, bo podobnie wyglądała mapa Slendermana, to z tego co pamiętam. W ogóle nie wiem, gdzie jest ta mapa Slendermana, szczerze mówiąc. Czy ją Dave ma, czy kto ją ma, ta mapa do tej świątyni. No ale to nieważne. Mapy są, mapy znikają, mapy gdzieś tam później, wiecie, prędzej czy później się i tak znajdą. Ale to nie ma znaczenia, ponieważ lecimy w tą stronę. Jesteśmy już na tym terenie i nadal nie pojawiła się kropka nasza, tak jakby na ma... Pojawiła się. Uwaga. Pojawiła się kropka na mapie. Dobra, to jest ten moment, w którym... Zaczyna się cała akcja gruba, bo skoro jesteśmy na mapie, to znaczy, że mogę mniej więcej ocenić, w którą stronę mamy iść. I teraz niestety mam kamerkę w tamtym miejscu, ale musimy iść na EW, czyli, czyli musimy, tam jest, czekajcie, tam jest E, tam jest N. Ej, co jest? Nie EW, na ES, czyli tam jest S, tam jest E. Tak? Czyli musimy iść w tamtą stronę. Okej, dobra, dobrze. O kurczę, już sobie prawie skoczyłem tutaj. Przejdźmy może tutaj, tak, szybko wiadro. O, ale jestem szybkim speedrunnerem. Dobra, musimy iść w tamtą stronę, z tego co moja orientacja z mapą mi mówi, że po prostu powinniśmy iść tutaj, w tą stronę. I powinniśmy dotrzeć do miejsca, które jest zaznaczone na mapie. Nie wiem tak naprawdę, ile to będzie trwało, ale skoro jesteśmy na mapie, to nie może być daleko. Więc bardzo fajnie, bo jesteśmy tak naprawdę krok przed tym, żeby dowiedzieć się, dokąd ta mapa prowadzi i co ona tam wskazuje. Boję się tylko, że tam będzie
będzie więcej ogrów na przykład, czy coś tego typu, nie? I to będzie ciężkie wtedy zrobić, ale dobra, czekajcie, ja... Widzicie, bo teraz tak, jak idę w tą... Czekajcie, wezmę mapę tu. Jak idę w tą stronę, to ta, ten to się przesuwa, czyli jestem teraz jakby w dobrej linii. I teraz na wprost ode mnie będzie to wszystko, więc idziemy w tą stronę po prostu. I powinno nam się to wszystko, że tak powiem, wyklarować i za chwilę ukazać naszym oczom. Ja tam będę zerkał trochę do przodu, bo może coś zauważę szybciej, że już gdzieś tutaj będziemy blisko, ale póki co nic nie widzę, szczerze mówiąc. Ale dobra, no to tak naprawdę myślę, że 5 sekund jesteśmy na mapie, tak tą kropką, tak mi się wydaje, bo to już naprawdę musi być mega blisko, tak mi się wydaje, szczerze mówiąc. Dobra, tutaj to na pewno... Powiedziałem i mamy, dobra, patrzę się przed siebie, nic tam na razie nie widzę jeszcze, ale dobra, podejdźmy bliżej, bo to wszystko, co tam jest, może być... O kurde. Widzicie te kraty? O kurcze, dobra. Czyli to niekoniecznie, to może być wioska, ale niekoniecznie musi być to wioska. Dobra, czekajcie, zaczyna się cała gruba akcja. Przejdźmy tutaj powoli. Idziemy tu. O kurde, co to jest? Co my odkryliśmy w tym momencie? Co to jest? Co to ma być? Ej, to jest nienormalne, co to jest? O nie, widzowie. To mnie przeraża, szczerze mówiąc. To wygląda jak jakieś więzienie, szczerze. To musi być więzienie, to jest nawet kibel. Nie, to jest więzienie na bank. Pytanie, kto tu był przetrzymywany. Ja obawiam się, że Milki. Dobra, widzowie, nie pozostało nam nic innego, jak po prostu chyba wejść tutaj do środka i obczaić, o co tutaj chodzi. Ja mam nadzieję, że się tylko stąd wydostaniemy jakoś, bo obawiam się, że później, wiecie, jak to są takie kraty, żebym ja sam nie wskoczył do więzienia, szczerze mówiąc. Ale dobra, wejdźmy tutaj, uwaga, jesteśmy w środku. Teraz pytanie, co tutaj jest. Okej, mamy... To jest najgorsze, jest jakaś gilotyna. Tu są wszystkie jakieś takie rzeczy do więzienia ludzi, jakby do tortur jakieś czy coś tego typu. Tu jest w ogóle jakiś szkielet. Tu jest kolejny. Jest mnóstwo głów jakichś tych. Tu jest kolejny. Co jest grane? Dobra, widzowie, to jest przerażające strasznie. Tu jest jakieś ognisko. Takie, to jest tak jakby taki wybieg dla więźniów czy coś tego typu. Nie, to wygląda ogólnie jak opuszczone więzienie, nie? No, ale jakby to jest więzienie, które prawdopodobnie jest zbudowane przez ogry, przez Shreka, więc możliwe, że nie wiem, że ci ludzie na przykład zostali zjedzeni czy coś tego typu. Nie mam zielonego pojęcia, ale to mnie najbardziej zastanawia. To miejsce. Tu widzę, że jest jakieś więzienie i są schody do góry, czyli to jest dwupiętrowe. Dobra, widzowie, to jest ważne pytanie teraz, co tu się wydarzy. Dobra, czy to jest otwarte? Jest otwarte. Dobra, wchodzimy do środka, mam nadzieję, że nikt tutaj zaraz nie wyjdzie, najgorsze jest to, że jest noc. Ale dobra, ogarnijmy co jest, tu jest jakieś do ogrzewania, tu jest znowu jakby na bok, tak widać jakby takie okno z kratą, dobra, nieważne. Jest kibelek, jest prysznic w ogóle, jak ten prysznic jest zrobiony, że tu w ogóle nie ma kabiny żadnej, po prostu woda wypływa, pewnie jeszcze lodowata. Tu jest coś na górze, żeby sobie chyba jakieś rzeczy odłożyć, jakiś, nie wiem, ręcznik? Czy się ma ręcznik w takim więzieniu? Wydaje mi się, że nawet ręczników nie ma. Nie wiem, co to może być, ale tu jest ręcznik. A nie, jest ręcznik, no to co ja gadam. Dobra, tu jest ręcznik, ale pytanie, kto tutaj był? Ja jestem mega ciekaw, kurczę, bo nie ma tutaj nic tak naprawdę takiego, co by wskazywało na coś, że tutaj ktoś konkretny był. Tylko, że po prostu jest to jakieś więzienie, nie? No na pewno jakby mapę do tego miał szaman i prawdopodobnie została ta mapa tam ulokowana przez Shreka, więc jakby no wszystko wskazuje na to, że to jest coś od ogrów. I pytanie teraz sobie, czekajcie, ja tam jeszcze wyjdę na górę, bo to jest bardzo ważne, co się dzieje na górze, więc wyjdźmy tu i ogarnijmy... O, mordę. Okej, Milki tu była. Pytanie teraz, co jest w książce napisane? Uciekła. Nie wiem jak. Z tego więzienia jeszcze nikt nie uciekł. Okej, czyli jej tutaj nie ma. Dobra, to jest kolejny znak, że ona tutaj była, ale jej tutaj nie ma. Uciekła stąd. Pytanie, jak ona stąd uciekła? Ale to musiał... Nie wiem, jak ona to zrobiła, ale jakoś uciekła z tego więzienia. Nie mam pojęcia, jak to się stało. Prawdopodobnie, jeżeli już uciekła, to miejsce, w którym uciekła, już jest dawno jakby zamurowane i oni już na pewno wiedzą, którędy to było zrobione. Albo, nie wiem, może rozwaliła kraty, czy coś tego typu. Nie mam pojęcia. Albo się przecisnęła przez kraty, może gdzieś tu wyskrobała jakąś dziurę w ścianie, czy coś. Nie, nic tutaj jakby nie widzę takiego. Więc no chyba to nie tutaj było, ale... Uciekła. Ewidentnie uciekła, jest nawet napisane, tak? Więc możemy być spokojni i na pewno jej tutaj nie ma. Tylko pytanie teraz, gdzie? Ale to jest powalone. Znaleźliśmy miejsce, w którym Milki była uwięziona. I jeszcze była w takim strasznym miejscu, z którego nikt nie uciekł, z tego co widzę. No to faktycznie nikt nie uciekł. Jest raz, dwa, trzy, cztery osoby, które tutaj były... Znaczy,
Raz, dwa, trzy. Cztery osoby, na cztery osoby tylko Milki udało się uciec stąd. To jest przerażające, to jest przerażające. Dobra, wychodźmy stąd, ja już mam coś tutaj przebywania. Jak stąd wyjść teraz, kurczę, jak stąd wyjść? Możemy zrobić coś, mogę się podbudować w sumie, ale mogę też zrobić tak. Albo wodą wypłynąć, czy coś tego typu. Wiecie co, ja chyba się podbuduję po prostu, tylko ja boję się, że oni później zauważą, że ja tutaj byłem, więc zróbmy tak, tak. I teraz ważna sprawa, o! Dobra, udało mi się taktycznie stąd wyjść. Okej, dobra, no ja na szczęście miałem narzędzia, więc ja tak naprawdę mogłem w każdy możliwy sposób wyjść. No, Milki niestety takich narzędzi nie miała, więc nie wiem za bardzo jak ona stąd wyszła, ale dała sobie radę, to jest najważniejsze, tylko teraz pytanie, gdzie ona jest, bo to oznacza, że idziemy ciągle jej śladami, ale dalej nie możemy jej odnaleźć. Nie wiem za bardzo, co mamy teraz robić, no. Odkryliśmy to miejsce, muszę je koniecznie pokazać komuś jeszcze, no bo to... Nie mogę zostawić tego dla samego siebie, więc na pewno pokażę, nie wiem, Bzykowi czy coś, czy może z Wróżką to przyjmę, może Wróżka coś będzie wiedziała i tak dalej. Pokażę jej mapę, może mapa jej coś naświetli. No a tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, stawcie łapkę w górę. No wiemy, że Milki tutaj była i teraz musimy po prostu znaleźć, gdzie ona, znaczy zlokalizować tak naprawdę, gdzie ona tak naprawdę jest teraz.